synchronach głównych. Brzydka prawda. Pozostały tory. Już jedę. Dzięki, cześć. Cześć, Freddy. Cześć, Abby. Wyglądasz dziś wspaniale. Jest aż tak źle? Są problemy. Mówi się wyzwania. Padła kamera na helikopterze i nie wiemy, co puścić. Niedobrze. Zadzwoń do Matta z Media Lab. Gdzie moje pogodynki? Tutaj. Cześć. Dzięki za przybycie. Jesteście świetni. Wszyscy z nadwagą. Ludziom łatwiej wybaczyć złą prognozę grubasowi. Nie będę z nią pracować. Mam dość jej zrzędzenia w domu i mam je wysłuchiwać, będąc na wizji. Dość. Jesteś prezenterem. Potrzebujesz trudnych sytuacji, żeby się wykazać. To twój żywioł. Ani Ted Koppel, ani Tom Brokaw nie potrafiliby prowadzić wiadomości z żoną. Ale ty dasz radę, bo masz jaja wielkości Volkswagenów. Nie przesadzajmy, są duże, ale proporcjonalne. Naprawdę miłe dla oka. O to mi chodziło. Żartujesz? Kogo w Sacramento obchodzi wyginięcie gatunku brazylijskich dżdżownic? Ważniejsza jest wiadomość o odwyku jakiejś gwiazdki? On chciał mnie zabić. Wiedział, że mam uczulenie na kraby. Jak można nie jeść krabów? O Boże, to chyba wysypka. Moim zdaniem syfilis. Gdyby nie mój program o gwiazdach. Ujęcie z trójki. Dodaję pieczarki, czosnek i cebulę. Można dodać więcej czosnku. Weź dużą łyżkę. Dziękuję. Dobre. To najlepszy kurczak, jakiego jadłem. To kaczka. Kaczka? To świetna alternatywa dla kurczaka. Kwa, kwa. Przerwijcie to. Kaczka. My jemy tylko kurczaka. Wciągnijcie w to Javiera. Javier, smakuje ci? Mogę zabrać resztki do domu? A ty nie chcesz? Po przerwie powiemy o korkach i plotkach z życia gwiazd. Oraz o brazylijskich gąsienicach. Reklamy. Nie wiem, jak ty to robisz. Patrzę chaosowi głęboko w oczy i mówię, spadaj. Dzięki. Musimy zmienić kucharza. No co ty? Abby? Stewart, chcę cię widzieć. Jestem załamany. Dostał rankingi. Łyczka? Jasne. Widziałaś wczorajsze rankingi? Wyprzedzają nas wszystkie stacje, nawet powtórki sitcomów. To tymczasowy spadek, jutro będzie lepiej. Ogląda nas mniej ludzi niż tego faceta, który nadaje sam. Może puszczajmy powtórki Jerry'ego Springera, wyjdzie taniej. Nie wycofasz chyba programu. To nie jest rodzinna stacja. Kocham cię, jesteś świetna w tym, co robisz, ale musisz poprawić oglądalność. Mam dwie córki w koledżu i syna w szkole stylistów. To kosztuje majątek. Dam radę. Naprawdę. Codziennie dajesz radę, Abby. Ale martwię się, że to może nie wystarczyć. Nie mogę pozwolić, żeby korporacja dyktowała mi zawartość programu.
Powinnam odwołać randkę, zostać w domu i pomyśleć. Przeciwnie. Musisz wyjść do ludzi. To oni nas oglądają. Całe 2,5% ludzi. Już trzykrotnie przekładałaś tę randkę. Tym razem sobie odpuści. Spójrz na tę twarz. Tak mogą wyglądać twoje dzieci. Nie chcesz, żeby były symetryczne? Wydrukowałaś jego profil? Tak. Dawno nikt ich nie dotykał. To naprawdę może być nasz nowy chłopak. Szukam niebieskookiego szatyna o atletycznej budowie. 175 cm, ale dwa razy czytał Wielkiego Gatsby'ego. Mam centymetry mniej, ale mogę przeczytać tę książkę jeszcze raz. Podać państwu wody? Tak. Nie gazowanej. Chwila. Według najnowszych badań woda z kranu i z butelki jest dokładnie taka sama. Restauracje muszą filtrować wodę z kranu, więc to filtrowana woda, taka sama jak z butelki, tylko nie trzeba za nią płacić $7. Prawda? Nie wiem. Poproszę też szkocką z lodem. Jasne. W twoim profilu było napisane, że lubisz czerwone wino. Wydrukowałaś go? Właściwie to moja asystentka. Lubi, gdy jestem dobrze przygotowana. Masz świetnie ubezpieczony samochód. Tego nie było w profilu. To wywiad środowiskowy. Opowiesz mi o sobie? Chyba wiesz już wszystko. Racja. Pozwoliłam sobie wydrukować listę tematów do rozmowy, na wypadek, gdyby zrobiło się cicho. A często jest cicho? Nie, ale ty spełniasz 9 z 10 moich wymagań. Dobry Boże. Zacznijmy od trójki. Nie pytaj. Do tej historii wrócimy po przerwie. Witajcie ponownie w Brzydkiej Prawdzie. Dziś rozmawiamy o związkach. Przejrzałem kilka książek. Mądre kobiety, głupie wybory. Mężczyźni, którzy kochają kobiety, które ich nienawidzą. Kobiety, które kochają mężczyzn. Miliardy zmarnowane na te pseudopsychologiczne brednie. Powiem wam, jak jest naprawdę i użyję tylko trzech słów. Mężczyźni są prości. Mężczyźni są z Wenus i cała reszta tych bredni to strata czasu i pieniędzy. Jeśli chcesz być starą panną, czytaj to dalej. Jeśli jednak chcesz kogoś mieć, recepta jest prosta. Siłownia. Ćwicz, schudnij i załóż tandetną bieliznę. Jedyne, co nas obchodzi, to wygląd. Nie zakochujemy się w osobowości tylko w cyckach i tyłku. Jesteśmy z wami ze względu na to, co potraficie z nimi zrobić. Żeby mieć faceta, musicie zrobić tylko jedną rzecz. Obciągnąć mu. I nie zapomnijcie o... Teraz czas na pierwszy telefon. Nic nie pomogło mi w życiu osobistym bardziej od tych książek. Imię twojego chłopaka? Obecnie nikogo nie ma. Właśnie, Shreku. Następna. Więc uważasz, że mężczyźni są niezdolni do miłości? Zniszczyłem twoje bajkowe wyobrażenia? Raczej swoją wiarygodność. Mężczyźni potrafią kochać. Dobra, który konkretnie? Co? Pan cudowny. Ten, który jest zdolny do miłości. Kim jest? Jaki jest? Inteligentny. Przystojny, ale o tym nie wie.
Osiągnął sukces w pracy, która coś znaczy. Lubi czerwone wino, pikniki i muzykę klasyczną. Mieszka w Ameryce? Nie dzwonisz chyba z Europy. Uwielbia psy, ale woli koty. W niedzielę nigdy nie wstaje wcześniej niż ja. Czekaj. Wiem. Jesteś lesbijką. Co? Właśnie opisałaś idealną kobietę. Czemu boisz się dobrych cech? Może nie posiadasz żadnej z nich i dlatego nie chce cię żadna kobieta? Dobra. Dam ci 100 dolców, jeśli przyprowadzisz mi tutaj tego faceta. Naprawdę, jest taki gdzieś na świecie. Czekaj. Nie byłaś z nim nawet na randce? Opisuję typ. Myślałam, że o to ci chodzi. Nawet go nie znasz? Już rozumiem. Wszystko jasne. Jesteś brzydka, co? To pewne. Gdybyś była ładna, łamałabyś właśnie serce jakiegoś przystojniaka. A nie, marnowała czas, marząc o panie cudownym. Zrozum. Jesteś brzydka. Nie jestem. Dam ci radę. Pogódź się z tym, że zawsze będziesz sama i przestań marzyć o księciu z bajki. On nigdy cię nie zechce. Jak śmiesz? Mój program nazywa się Brzydka Prawda. Jeśli nie potrafisz jej przyjąć, nie dzwoń. Na dziś to wszystko. I pamiętajcie, prawda nigdy nie jest ładna. Jak randka? Restauracja była świetna. To niesamowite. Czemu? Witam wszystkich. Zanim to puszczę, ostrzegam was. Ten facet jest trochę nieokrzesany. Zrozum. Jesteś brzydka. Nie jestem. Dlaczego to puściłeś? To nasz nowy komentator. Zacznie od 2 wejść w tygodniu po 3 minuty. Żartujesz? Kto to jest? Mike Chadwick. Idiota i seksista. Reprezentuje wszystko to, co najgorsze. A mnie krytykujesz zawsze, kiedy powiem coś ostrzejszego. On ma swoje zdanie. Nie musimy się z nim zgadzać. Jeśli ktoś przeprowadza wywiad z terrorystą, to nie znaczy, że go popiera. Robi to dla oglądalności. Mam tu całą listę pomysłów. Nie potrzebujemy go. Absolutnie. Burmistrza, portret intymny. Niezłe. Podoba mi się. Sensacyjne i intrygujące. Jeśli nie uda ci się go namówić, żeby przeleciał w studiu na żywo 3 ulicznice, nikt na to nie spojrzy. Podsłuchiwałem na korytarzu. A nie mówiłem? Jest świetny. Dzięki, szefie. Już go zatrudniłeś? A cóż to za piękność? Twoja producentka. Lubię kobiety na górze. Boże. Tylko żartował. Jasne. Widziałeś swój gabinet? Pokażę ci. 5 minut przerwy. Nie było was na warsztatach o molestowaniu? Byłeś tam, Larry? Mnie nie molestował. Jestem nagradzaną producentką. Jesteś nagradzaną producentką. Nie pukasz? Pukałem. Nie odpowiedziałaś. Więc pukanie zostało unieważnione przez twoje nieprzystosowanie do norm społecznych. Coś ty taka spięta. Jestem brzydka. Pamiętasz? Tak mi powiedziałeś przez telefon. Tak. Ale wiesz co? Nie jesteś brzydka. Co za ulga. Chciałem ci podziękować za załatwienie roboty. Razem podniesiemy tę stację. Tworzysz kretyńskie programy dla zidiociałych onanistów, którym nie starcza ręki, żeby zmienić kanał. Opisałbym cię trochę inaczej. Oglądałem to przez przypadek. Kot stanął na pilocie. Więc podziękuj za mnie swojej kitce. Larry, Georgia, posłuchajcie. Chcę, żebyście mu przeszkadzali. Niech spłonie, niech zostanie po nim tylko popiół, który odkurzy sprzątaczka. A gdy dostanie się na wysypisko, niech rzygają na niego szczury.
A myślałem, że to ty jesteś wściekła. To tylko moja nietknięta wagina. 20 sekund. Gotowi? W mojej garderobie jest ptak. Prawdziwy? Latający. Co ptak robi w jego garderobie? Przeklęte ptaszysko. Wchodzimy na wizję. 4. 3. W kolejny piękny dzień witam Państwa Larry Freeman. Obok mnie siedzi piękna kobieta. Dziękuję, Larry. Witam Was, Georgia Borny. Od lat słychać obawy o obniżanie telewizyjnych standardów. Ale program tego człowieka sprawił, że osiągnęły one dno. Przed Państwem Mike Chadway. Siema. Niektórzy uważają Twój program za obraźliwy. Tak jest, ale taka jest prawda. Prawda o Tobie? O związkach. Weźmy małżeństwo. To tylko trzy rzeczy. Presja społeczna, status i seks. Bez tych elementów mężczyźni i kobiety nawet by nie rozmawiali. Mówisz jak ktoś, kogo nigdy nie kochano i dlatego kieruje swój gniew na kobiety. Dobre. Toczą bitwę. Może jestem niekochany, ale wy dwoje udajecie idealną parę, a to oczywiste kłamstwo. Słucham? Puść reklamę. Nie. Stewart kazał kręcić. To przecież mój program. Nie teraz. Od wielu lat cię oglądam, Larry. Byłeś świetnym, pewnym siebie facetem. Co się z tobą stało? I Georgia. Ona nie jest głupia. Wiedziała, że jedynym sposobem na wyrywanie się z weekendowej ramówki był romans z tobą. A teraz jest od ciebie bardziej popularna i więcej jej płacą. Pokaż mu, Larry. Jestem dumny z sukcesu mojej żony. Bzdura. Czujesz się przytłoczony. To niszczy twoją psychikę. W efekcie cierpi też twoja męskość. Do czego pan zmierza? Przejmij kontrolę. Zmierzam do tego, że nie uprawiała się ze swoim mężem seksu od jakichś... 3 miesięcy? To nie moja wina. Wiem, to jej wina. Niby dlaczego? Mam zarabiać mniej, żeby dostał erekcji? Powiedziała erekcja. Wszędzie tak mówią. Nawet w ulicy Sezamkowej. Twój mąż jest przytłoczony finansowo w takim stopniu, że obawia się ciebie pożądać. Oczywiście mogłabyś go zostawić, ale w Sacramento ciężko znaleźć odpowiedniego mężczyznę. Szczególnie kobiecie po 40. Boże. Właśnie powiedział o jej wieku. Ona mnie zabije. Nie znajdziesz lepszego niż Larry. Pozwól mu być mężczyzną, Georgia. Pozwalam. Pozwól mi być mężczyzną. To proste. Teraz to pan smutno miękki. Boże. Nie jestem smutny. Jesteś. Pocałuj tę przepiękną kobietę. Miękki? Tak, pocałuj ją. Nie zrobią tego. Pocałuj ją na oczach wszystkich. Pozwól mi być mężczyzną. Dajcie zbliżenie. Ludzie nie chcą tego oglądać. To jest właśnie brzydka prawda. Za chwilę reklamy. Co za facet? Dawać reklamy. To było wspaniałe, świetna robota. Abby? Jest tu. 1000 telefonów. 300 e-maili. Ponad połowa od kobiet. Ten facet to sensacja. Polubili go? Pokochali. 93% pozytywów. Nie wierzę. Skrócę wiadomości, żeby miał dłuższy program. Popełniasz błąd. Co ty w ogóle wiesz o tym człowieku?
W liceum dostał nagrodę za najwięcej otrzymanych policzków. Studiował w San Jose, a potem został sprzedawcą roku w firmie medycznej. Raz aresztowano go za sikanie z jadącego samochodu. Nieźle. Ładnie. Jeśli poczuje się u nas dobrze, na bank przedłużą nam umowy. Gratulacje. Tu Lauren. W sobotę wyprawiam imprezę, a wiesz przecież, jaka jestem po tequili. Tęsknię za tobą. Nie mogę przestać myśleć o twoim wielkim... Kto to? Moja wilgotna. Jak w szkole? Oszukałeś mnie. Co? W telewizji powiedziałeś, im gorszy jesteś dla dziewczyny, tym bardziej cię pragnie. Taki byłem i za karę zostałem po lekcjach. Po pierwsze, nie słuchaj tego, co tam mówię. Po drugie, tu chodzi o 20-paroletki. Pewne tego, że potrafią poderwać każdego faceta, a nie dziewczynki w wieku dorastania. One mają dość problemów. Mama mówiła, że w moim wieku była najładniejsza w klasie. Widziałem ją wtedy i wierz mi, to kłamstwo. Nie słuchaj wujka. Stracił wzrok, bo dotykał się tam, gdzie nie powinien. Ładne rzeczy mu opowiadasz. W twoim programie słyszał gorsze. Może poprawisz się trochę w dużej stacji. Gratulacje. D'Artagnan! No nie. Wracaj tu natychmiast. Nie, tylko nie... D'Artagnan! Cholera. Wejdę tam. Za mało ćwiczę. Już do ciebie idę. Chodź, kochanie. Nie, nie. Chodź. Dobry chłopiec. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Jeśli stąd zejdziemy. O Boże. Nie wierzę. Nić dentystyczna. Boże, ratunku! Pomocy! Zawisłam na drzewie. Pomóżcie mi. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zawisłam na drzewie, pomocy. Przepraszam. Właśnie się wprowadziłeś. To świetnie. Jestem Abby i mieszkam obok. A ty jesteś lekarzem. Zajmuję się kontuzjami nóg, bioder, okazjonalnie też stóp. Twoja kostka jest lekko zwichnięta. To powinno pomóc. Dziękuję. Miałam szczęście, że kot wybrał drzewo pod twoim oknem. Zawsze mogę ci pomóc w potrzebie. Na wizytówce zapiszę ci mój numer. Gdyby zaczęło boleć, dzwoń. Dzięki. To dziwne. On nie przepada za mężczyznami. Uwielbiam psy, ale wolę koty. Spróbuję dojść do domu. Dobra. Yeah.
Jeszcze raz dzięki za uratowanie życia. Do usług. Cześć. Zapomniałaś o kocie. Miałam na sobie pająka. Trzymaj. Cześć. I jeszcze raz dzięki. On jest taki idealny. Symetryczny? Niezwykle. Poprosił cię o numer? Dał mi swój. Powinnam zadzwonić? Co mam mu powiedzieć? Bądź spokojna i nie wspominaj o wodzie z kranu. Masz niegrzeczne oczka. Wszystko mam niegrzeczne. Zaczekaj. Nie bój się, możesz zejść niżej. Pa, Karen. Bez wygłupów. Trzymaj się scenariusza. To poważna stacja. Jeśli powiesz coś wulgarnego, wylecisz. Serio? Tak. A ja słyszałem, że to ty wylecisz, jeśli nie będziesz spełniać moich zachcianek. Mam całą listę wulgarnych rzeczy, których chcę od ciebie po programie. Wyglądasz dzisiaj ładnie, więc może nie poskarżę się szefowi, że byłaś dla mnie niemiła. Rób, co ci powiem. A będziesz świntuszyć? Witają was Larry Freeman i Georgia Bodney oraz Mike Chadway. Zaczynamy brzydką prawdę. Będziemy rozmawiać o mężczyznach, kobietach i związkach. Zacznijmy od mężczyzn. Mężczyźni są prości. Przed wami klasyczny przykład romantycznej oprawy. Świece, szampan, a nawet osobisty skrzypek. A tutaj coś zupełnie innego. Za mną. Co on wyprawia? Idźcie za nim. Jedynka za nim. Zapasy w kisielu. Kisiel. Świetnie. Ludzie dzwonią z protestami. Siadaj. Dajcie głośniej. Zróbmy szybką sondę. Co wybraliby mężczyźni? Muzykę klasyczną i kolację przy świecach, czy półnagie laski w kisielu truskawkowym? Nieźle. Jeśli już to robimy, zróbmy to dobrze. Jedynka, zbliżenie na rękę. Zliż kisiel z jej palca. Zrób to. Jednak wiśniowy. W studiu czeka na was Georgia. Cześć. Po przerwie odwiedzimy akwarium i sprawdzimy, jakich sztuczek nauczyły się delfiny. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra robota. Jeszcze czuję wasz smak. Wiesz, że gościłem tu arcybiskupa Tutu? Kto to? Jesteś zbyt głupi, żeby zrozumieć, jak nisko upadłem. Przecież tworzymy zgraną drużynę. Kazałeś mi zlizać kisiel. Nawet nie wiesz, jak bardzo siebie za to nienawidzę. Teraz muszę chyba sprowadzić z Kanady nagie pogodynki. Poważnie? Są takie? Kiedy tu przyjadą? Zrób to dla oglądalności. Pomyśl o moim synu w szkole stylistów. Pomyśl o innych. Zrób to dla mnie. Niewielkie zachmurzenie może przyjść wraz z niżem nad mojej lewej piersi. Z dołu przyjść może zimny front atmosferyczny. Mike Chadway w Sacramento przed południem ujawnia nam brzydką prawdę. Codziennie o 9 rano na kanale drugim.
Lubiłam kawior do czasu, gdy dowiedziałam się, że robią go z rybich jaj. Okropne. Mało nie zwymiotowałam. Wczorajsze rankingi. Dzięki. Powinnam się chyba cieszyć. Nigdy nie miałaś 12%. Czuję się podle. Widziałaś rankingi? Oczywiście. Prezesi zaprosili mnie na kolację w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że nie mlaskasz. Dlaczego mnie nienawidzisz? Nienawidzę tego, co sobą reprezentujesz. Nienawidzisz prawdy. Twoja skrzywiona ideologia to nieprawda. Prawdziwy jest za to twój bajkowy chłopak. Dla twojej informacji spotkałam go. Mam nadzieję, że w realnym świecie. Jest prawdziwy. Jest bardzo prawdziwy. Niezwykle przystojny i moralny. Jest chirurgiem, ortopedą. Wiesz, co to znaczy? Co? W czasie studiów trzymał palec w tyłku innego faceta. I jesteś obrzydliwy. Zaprosił cię chociaż na randkę? Jeszcze nie. Najpierw musimy się poznać. Po co ci to mówię? Nie zaprosił cię. Co robisz? Abby Richter. Zastałam doktora Andersona? Zaczekam. Co ty robisz? To on ma zadzwonić. Cześć, Colin. Tu Abby, twoja sąsiadka. Cześć. Jak twoja kostka? W porządku. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że świetnie się wczoraj z tobą bawiłem. Dzięki. Może zjemy coś razem na mieście? Otworzyli niedawno nową knajpkę. Miałbyś czas wybrać się tam w piątek? W piątek? Wolisz w sobotę? Szczerze mówiąc, jeszcze się nie rozpakowałem. Co ty wyprawiasz? Ratuję cię, chciał cię spławić. Nieprawda. Jeśli do niego nie zadzwonisz, to on zadzwoni do ciebie. Skąd wiesz? Wiem, jak działają mężczyźni. Jeśli chcesz go poderwać, rób, co ci powiem. Ten agresywny telefon bardzo ci zaszkodził. Może być już nawet za późno. Jeszcze jeden błąd i na zawsze będziesz tylko jego zdesperowaną sąsiadką. Nie jestem zdesperowana. Uważasz, że tak to brzmiało? Nawet to pytanie jest pełne desperacji. Trudno ci to przyznać, ale w głębi duszy wiesz, że znam się na rzeczy. Co mam zrobić? Odbierz i powiedz. Cześć, Doug. Zrób to. Cześć, Doug. Mówi Colin. Boże, przepraszam. Kim jest Doug? Facet, z którym się spotykam, nic poważnego. Facet, z którym się spotykam, nic poważnego. Czekaj, czekaj. Jasne. Co teraz? Każ mu czekać. Jeśli się nie rozłączy przez pół minuty, może masz jeszcze szansę. Nie czekałby, gdyby chciał cię spławić. Obyś miał rację. Zrobię z niego twoją dziwkę. Colin nie będzie dziwką. To wspaniały mężczyzna. Dojrzały emocjonalnie i zdolny do miłości. O takich rzeczach nie masz pojęcia. Może i tak. Znam się za to na uwodzeniu i manipulacji, o których to ty nie masz pojęcia. Zawrzyj im umowę. Jeśli dzięki moim radom zdobędziesz tego faceta, zaczniesz ze mną współpracować. Dobrze wiesz, że razem możemy zrobić tego programu hit. A jeśli to nie zadziała? Odejdę. Jesteś pewny siebie. Już ponad pół minuty.
Co teraz? Musisz robić wrażenie. A teraz pośpieszmy się. Ale co z... Oddzwoni za 5 sekund. Masz się za Nostradamusa? Nie wierzę. Zasada numer 1. Nigdy nie krytykuj. Nawet konstruktywnie? Nigdy. Mężczyźni nie potrafią się zmienić. Ich rozwój kończy się, gdy przestają korzystać z notnika. Zasada numer 2. Śmiej się z jego żartów. Nawet gdy nie są śmieszne, to jak udawany orgazm. Popierasz udawanie orgazmów? Nie, ale udawany orgazm jest lepszy niż żaden. Udawany orgazm to żaden orgazm. Tylko dla ciebie. Nie bądź samolubny. Świetnie. Prawdziwy czy udawany? Nie powiem. Zasada numer 3. Mężczyźni to wzrokowcy. Zmienimy twój wygląd. Co z nim nie tak? Jesteś bardzo atrakcyjna, ale zupełnie niedostępna. Nosisz rzeczy wygodne i efektywne. Co w tym złego? Nikt na to nie leci. Mogę w czymś pomóc? Szukamy ładnych sukienek i staników, które sprawią, że jej piersi będą mówić... Cześć, przystojniaku. A co teraz mówią? Teraz zamiast otwartego przywitania dają przelotne skinięcie. Może przymierzy pani ten? To jest dopiero biustonosz. Cycki będą w nim krzyczeć. Weź nas do buzi. Mam teraz taki na sobie. Musi pokazywać trochę udę, ale niekoniecznie to, co masz między nogami. Odczytano by to jako desperację. Serio? Jeansy muszą podkreślać twój tyłek. Masz swoje diamenty, teraz trzeba je oszlifować. Uważasz, że mam ładny tyłek? Nie bądź taka wulgarna. Zasada numer 4. Nie mów o swoich problemach, one ich nie obchodzą. Niektórych obchodzą. Niektórzy udają, że ich obchodzą. Gdy pytają, co słychać, tak naprawdę mówią tylko, że chcą się z tobą przespać. Colin też jest tylko facetem. Jeśli go kręcisz, na pewno wyobrażam już sobie seks z tobą w co najmniej kilku pozycjach. Uważasz, że wszyscy mężczyźni są tacy jak ty? Nie uważam, tylko wiem. Czekaj. Jeszcze jeden przystanek. Mamy mnóstwo rzeczy. Musimy przedłużyć ci włosy. Faceci lubią za coś pociągnąć. Moje włosy są w porządku. Kucyk noszą babo chłopy i stare panny. Te skojarzenia nie wyzwalają erekcji. Dlaczego ja mam odpowiadać za jego erekcję? Cicho. Już. I jak? Nieźle. Nie chcę wyglądać jak tępa laska. Musisz łączyć przeciwieństwa. Być świętą i grzesznicą. Bibliotekarką i stripteaserką. Z jednej strony masz być obojętna na jego starania, a z drugiej masz prowokować i ociekać seksem. Teraz nauczę cię flirtować. Potrafię flirtować. Potrafisz powiedzieć, jestem Abby i kocham Tolstoja. Uwielbiam też koty, ogrody i romantyczne pikniki. To nie jest flirt. Cześć, mama, nosisz bieliznę? Nie zrobiłbym tego w ten sposób. Od czego masz tyłek, jeśli nie od klepania? Jesteś dla mnie tylko zbiorem otworów i cycków. Masz poważny problem z głową. A może po prostu szybko się uczę? Możesz przestać? Przestać co? Jeździć po mnie palcem. A co, podniecam cię? Może. Dziwne, ale podoba mi się to. Serio? Frajer. Nie ucz ojca dzieci robić. Kto tam? Colin. Nie jestem na to gotowy, nie dam rady. Uspokój się. Rozmawiaj krócej niż minutę, idź.
Krócej niż minutę? Czekaj, chodź. Gnojek. Cześć. Cześć. Świetnie wyglądasz. Dzięki. Właśnie zmywałem. Co się dzisiaj stało? To znaczy? Kazałaś mi czekać i nie oddzwoniłaś. To byłeś ty? Przepraszam. Nie ma sprawy. Mógłbyś zadzwonić do mnie trochę później? Mam jeszcze tyle zmywania. Czekaj. Co teraz? Jest świetnie. Niech cierpi. Niech cierpi. Nie poszłabyś ze mną w sobotę na mecz diabłów? Rzuca. Widzę was. Skiń głową, jeśli mnie słyszysz. Wszystko będzie dobrze. Rób dokładnie to, co ci powiem. Interesujesz się baseballem? Zrób coś wymijającego. W porządku? Tak. Trochę przesadziłaś, ale było nieźle. Dzięki. Za co? Za bycie sobą. Nie ma sprawy. Przepraszam. Boże, Mike Chadway. Kocham cię. Co tu się dzieje? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Słucham? To nie do ciebie. To nie do ciebie. Zrobiłem coś nie tak? Powiedz, że widziałaś, jak patrzył na inną dziewczynę. Widziałam, jak patrzyłeś na inną dziewczynę. Którą? Tamtą. Chciałem kupić hot dogi. Dwa. Dziękuję. Uratujmy sytuację. Włóż hot doga do ust. Powoli. Faceci lubią patrzeć, jak dziewczyna bierze do buzi coś w kształcie penisa. Przepraszam. Nic się nie stało. To na pewno zejdzie. Co to za materiał? Chyba bawełna. Bawełna jest najgorsza, chociaż nie, najgorsza jest skóra. A zaraz po niej zamrz. Zaraz skończę. Spójrz tam. Abby? Czy mogłabyś podnieść głowę? Gratulacje. Widzę cię. Nie nudziłem się dzisiaj. Postawiłam cię w kłopotliwej sytuacji. Nie przywykłem do takich wydarzeń. Ale to dobrze. Znudziły mi się kobiety, które można rozgryźć w 5 sekund. Ty jesteś inna. Idiota. Ja rozgryzłem cię w dwie. Powiedz mu dobranoc i wypnij cycki. To nasz ostatni strzał. Dobranoc. Wynagrodziłaś mi mokre krocze. Ty mnie też. Wróć. Wcale nie miałam... Jasne. Do zobaczenia. Pa. Dobranoc. Dobranoc. Zrobiłeś to. Nic nie zrobiłem. Zrobiłeś. To ty zrobiłaś. Nie wiem czemu, ale chyba cię polubi. Jest wspaniały. Wymarzony. Spełnia wszystkie 10 kryteriów z mojej listy. Z tym, że pierwsze 9 jest typowe dla gejów. Zignoruję to, bo mam dobry humor. Słyszałem. Mokre krocze.
Ze wszystkich naczelnych małpy bonobo są najbliższe człowiekowi, zarówno genetycznie, jak i społecznie. Szczególnie jeśli chodzi o seks. Seks jest dla nich metodą na zakończenie kłótni. To jedna z moich ulubionych technik. Gdy znajdą nowe źródło pożywienia, uprawiają seks grupowy, żeby rozładować napięcie. Dziecko na planie. To nie dla dzieci. Znam go. Znasz? Dobra. Świetny argument na rzecz ewolucji. Taka jest właśnie brzydka prawda. Dobra robota, Mike. Dzięki. Mam w majtkach dorosłego samca bonobo. Chciałabym go zobaczyć. Co ty tu robisz? Miałeś nie oglądać tego programu. Potrzebuję rady. Tracy McIver zaprosiła mnie na szkolny bal. Powinienem odmówić? Odmówić? Żartujesz? Jesteś na prowadzeniu. Kobiety same do ciebie przychodzą. To wspaniałe. Ciesz się chwilą. A teraz wynocha. Zobaczymy się o 5. Będziemy świętować. Nie zapomnij o pizzy King Kongu. A kiedyś zapomniałem? Mieszka z tobą? Drzwi obok. Z moją siostrą. Siostrzeniec. Fajny dzieciak. Rozbierz mnie. Nie zgadniesz, co się stało. Dzwonił Colin. Znów chce się spotkać. Boże. Ile powinnam zaczekać z seksem? Im dłużej go wstrzymasz, tym bardziej będzie cię pragnął. Rób wszystko oprócz tego. Pokaż mu, że masz drugie oblicze i czekasz, aż ktoś odkryje twoje zboczenia. Nie jestem zboczona. Zgaduję, że nie robiłaś tego przez jakiś rok? 11 miesięcy. Boże, i ty jeszcze żyjesz. Chodź. Czy często... Często co? No wiesz. Trzepiesz fasolkę? Fasolkę? Tę na dole. Wstręciu. Tak to nazywasz? Nazywam to masturbacją, ale nie chciałem urazić takiej wrażliwej damy. Więc jak często ją trzepiesz? A ty jak często go trzepiesz? Pytasz, bo chcesz to sobie wyobrazić, gdy będziesz to robić. Nigdy nie pomyślałabym o tobie w czasie tego. Nigdy. Pomyślałabyś. Nie, nigdy. To jest takie bezosobowe. Nie wyobrażasz sobie nikogo podczas trzepania? Po prostu taka jestem. Lepiej się zmień. Bo jeśli sama nie chcesz uprawiać ze sobą seksu, dlaczego Colin miałby chcieć? Co to jest? Co to może być, skarbie? Co to? Co to jest, D'Artagnan? Astra 1. Wibrujące majtki. Cudownie.
Napisał, że się spóźni. Jak to możliwe? Colin. Gotowa? Na co? Na kolację z prezesami. Wysłałem ci maila. Nie mogę, mam randkę z Colinem. Nie pójdziesz z powodu randki? Nie uwierzysz, jakie ma trudności z umawianiem. Możemy go wziąć po drodze. Chodźmy. Chodź, jedziemy. Przepraszam za przejęcie randki. Nie szkodzi. Też jesteś producentem? Nie, jestem talentem. Prezenterem? Prowadzę brzydką prawdę. Nigdy nie oglądałeś? To dla niego za niska półka. Jest lekarzem. To prawda. Nie lubi słuchać o implantach i seksie oralnym. Seksie oralnym? Jesteśmy. Zaprosiłeś te od kisielu? To chyba dobry pomysł. Na pewno nie zaszkodzi. Przyciągacie wzrok. A to pozostali. Pamiętacie Abby? Cześć. Wszyscy znamy Mike'a Chadwaya. A te urocze panie? Ciężko dziś się nam będzie skupić na interesach. Racja. Nasz stolik czeka. Mike, odwalasz świetną robotę. Trudno się nie zgodzić. Dobre, co? Dziękuję. Więc chcecie mi dać podwyżkę? To mój człowiek. Żarty się go trzyma. Bardzo cieszymy się ze wzrostu oglądalności i mamy nadzieję, że w następnym kwartale... O Boże, co jest? Nic. Przepraszam. Cholera. Przepraszam, ona... Co ty robisz? Szukam pilota. Jakiego pilota? Do... Majtek. Co? Masz je teraz na sobie? Żyjesz? Tak. Ta sałatka jest taka dobra. Chyba najlepsza, jaką jadłam. Muszę poprosić szefa kuchni o przepis. Zaczekaj. Opowiedz Haroldowi o zapowiedziach, które będziemy puszczać od przyszłego tygodnia. Jasne. Jasne. Well, they're 15 seconds. 15 sekund. W każdej godzinie. One są takie... They're so... So... You tell them, opowiedz mi, opowiedz o nich, tak. Opowiedz. Podoba mi się sposób, w jaki ty opowiadasz. Jesteś wspaniała. Opowiedz im. Co jest w tej sałatce? Są inni niż wszystko, co dotychczas czuliście. Jest w nich Mike mówiący brzydką prawdę. Są takie... innowacyjne. Wspaniałe. Wspaniałe. Cudowne. Pokochacie je. Co za entuzjazm. Muszę iść do toalety. To moja zabawka. Wiedziałeś, że go miał? Zorientowałem się pod koniec, ale wolałem dać ci skończyć. Jak miło.
Dzięki za dojście. To znaczy przyjście. Na kolację. Swoją drogą, Colin cię polubił. Widzę to. Serio? Gotowi? Tak. Abby z pewnością. Świetnie, chodźmy. Trzymaj się. Chyba poszło nieźle. Pewnie. Napijmy się. Dzięki za kawę. O mój Boże! To dla mnie? Colin przysłał kwiaty. On mnie kocha. Po prostu dodaj mnie do konferencji, kiedy ją złapiesz. Cześć. Przed nami festiwal balonów, więc może zróbmy coś o nabijaniu kobiet w balonach. Dobre, co? Nie. Może nakręćmy coś na miejscu. Jesteś świetny w kontaktach na żywo. Powiedziałaś, że jestem świetny? Na swój sposób. Nawzajem, mała. Dlaczego nie ukradła cię jakaś nowojorska stacja? Wolę Sacramento. Po prostu lubisz być grubą rybą w małym stawie. Nie. Sacramento to nie staw, to raczej jezioro. Świetne miejsce na założenie rodziny. Wspaniałe szkoły, czyste i bezpieczne parki. I odsetek rozwodów dużo niższy niż w Nowym Jorku. Dzięki Bogu, Colin nigdy nie spojrzałby na taką kobietę. Zapomniałem. Colin lubi tylko kobiety z wyższej półki. To zaleta, której nie posiadasz, bałamucie. Bałamucie? Dlaczego bałamucie? Widziałam cię z cytatymi siostrzyczkami. I co widziałaś? Jak zapoznaję je z prezesami? Chcą być aktorkami. Po co pozbawiać je złudzeń? Jakiś ty miłosierny. Niby z nimi nie spałeś. Tego nie powiedziałem. Wiedziałam. Faceci czy bałamuty wolą skąpo ubrane kobiety, które lubią ssać fiuty. Każdy mężczyzna tego chce. Poza tym spałem tylko z tą, która potrafiła czytać. Chwila. Powiedziałaś fiuty? Tak. To słowo nie jest twoją własnością. Fiut. 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 Tydzień temu płakałaś na myśl o wibratorze. Teraz mówisz fiut to, fiut tamto?
Spałaś z Colinem, prawda? Nie. Zamierzamy to zrobić w ten weekend. Zabiera mnie nad jeziora. Nieźle. Nieźle. Wypijmy za niedawanie wiary pozorom. Ja jestem wybredny, jeśli chodzi o partnerki. A ty jesteś wyszczekaną suką. Dzięki. Konkludując, nie można osądzać dziewczyn albo jako łatwych, albo jako pruderyjnych. Pomiędzy skrajnościami jest wiele warstw. A ty musisz się przez nie przedrzeć i dojść do tego, jaka kobieta jest naprawdę. Jakby go oświeciło. Bo gdy przedrzesz się przez te warstwy, staną przed tobą jej ogrody. Wrócił do normy. Z pewnością będziesz chciał zapylić jej petunię. Dzięki, Mike. A teraz Javier opowie nam, czy na twoje petunie spadnie deszcz. Moje tego łakną. Sprawdźmy scenariusz. Zróbmy to szybko. Co kryje się pod tymi warstwami? Co słychać? Dobre wieści. Nie uwierzysz. Zaprosili cię do programu Craiga Fergusona. Powiedziałem, że się zgadzasz. Craig Ferguson mnie chce? Żartujesz? W życiu udało się. Kim jesteś? To Rick. Jestem jego agentem. Od kiedy masz agenta? I od kiedy przyjmuje się zaproszenia innych stacji bez zgody producenta? To przecież Craig Ferguson. Największa telewizyjna osobowość. Widziałaś jego oglądalność? Tak. W każdym razie, lecisz dziś wieczorem. Ekstra. Chciałeś się ze mną widzieć. Oferują Mike'owi pracę w San Francisco za dwa razy wyższą pensję. Craig Ferguson to jego sprawdzian. Nie wierzę. Jeśli prezesi się o tym dowiedzą już po nas, musisz tam polecieć i odwieźć go od tego. Wybieram się nad jezioro. Nie pokazuj mu, że wiesz przed jego występem. Niech zrobi swoje, rozreklamuje nas, a potem przekonaj go, żeby podpisał z nami kontrakt na 3 lata. Spróbuję go złapać. Zadzwonię. Gdyby nie ja, to dalej siedziałbyś na swoim własnym kanale, gnojku. A ty chcesz się przenieść do CBS. Coś się stało? Ćwiczę przemówienie. Abby? Co ty tu robisz? Wybierałaś się nad jezioro. Nie mogłaś beze mnie wytrzymać? Nie mogę nasycić się twoim dowcipem i urokiem. A Stewart stwierdził, że potrzebujesz producenta bardziej niż ja seksu. Wychodzimy za 5 minut. 5 minut. Tak, słonko. Czas na parę próbnych pytań. Przykro mi, że nie mogłeś spędzić weekendu z małym Colinem. I nie chodzi mi tu o rozmiar, choć to pewnie też byłoby adekwatne. Chcesz rozmawiać o jego penisie, czy o tym, co powiesz w czasie programu? Dobra. Powiedz mi, Mike, jak zaczęła się brzydka prawda? Dużo jeździłem samochodem, słuchając radia. Zacząłem tam dzwonić i zorientowałem się, że jestem najmądrzejszy. Spytajcie moją producentkę, Abby. Uważa mnie za geniusza, przynajmniej nigdy nie frustruje jej brak seksu. Ile w tym polotu i przenikliwości. Nie zapominaj, że dzięki mnie masz chłopaka. Zaczęło się dzięki tobie, ale przetrwało dzięki mnie. Znów zaczynasz być autorytarną wariatką. Nieprawda. Więc dlaczego poprosiłaś w recepcji o pokój z oknami na wschód na co najmniej 7. piętrze?
Lubię oglądać wschód słońca. Colin lubi Abby w wersji Mike'a, a nie Abby w wersji Abby. Nie odrzucaj moich mądrości, bo jesteś żywym dowodem na to, że działają. Mogłabym teraz uprawiać seks. Tędy proszę. To niesamowite. Będziesz w ogólnokrajowej telewizji. Nie pomagasz mi. Rób to, co zawsze. A co robię zawsze? Ty, no wiesz. Zabawiasz miliony ludzi swoimi kretynizmami, a oni cię za to kochają. To najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Nie ma sprawy. Brzydką prawdę o mężczyznach i kobietach opowie nam Mike Chadwick. Zapraszam. Witajcie. Witaj, Mike. My, chłopy, mówię oczywiście o mężczyznach, a nie o rolnikach, nie jesteśmy ekspertami w sprawach sercowych. Słyszałem jednak, że masz na te kwestie ciekawe poglądy. Jaką radę dałbyś ludziom poszukującym miłości? Powiedziałbym, nie róbcie tego. Lepiej po prostu zaspokajać pożądanie. To dużo łatwiejsze. Ból jąder trwa parę godzin. Złamane serce może boleć latami. Powiedz, jak jej na imię. Komu? Kobiecie, która cię złamała, musiała być wyjątkowa. Jak mówiłem, lepszy tyłek w garści niż serce w strachu. Szukam Abby Richter. Przekonałaś go? Pracuj nad tym, kończę. Gdzie Rick? Odesłałem go do domu. Wolę świętować we dwoje. Daj trochę. A co świętujemy? Halo. Byłem przecież u Craiga Fergusona. Słyszałam o ofercie z CBS. Więc mogłaś też słyszeć, że ją odrzuciłem. Naprawdę? Dlaczego? Johna mnie potrzebuje. Nie mam co prawda zadatków na idealnego ojca, ale innych kandydatów nie widzę, a tatusiowanie na odległość odpada. Bardzo dobra decyzja. Dzięki. Może skończymy gadać o pracy i zrelaksujemy się, wypijemy parę drinków, zabawimy? Kto odpowiada za serce w strachu? Kto złamał ci serce? Chcesz mi zepsuć humor? Ciekawi mnie, dlaczego jesteś, jaki jesteś. Dla twojej informacji, to nie była jedna dziewczyna. Raczej cała ich parada. Nadopiekuńcze, niewierne, zdołowane, narcystyczne, płytkie. Takie, które tak naprawdę mnie nie lubiły. Gdy dobiłem do 30, zorientowałem się, że nie ma czegoś takiego jak udany związek. Nie wierzysz w istnienie udanych związków? Absolutnie. Coś państwu podać? Jedno takie. Mojito, coś jeszcze? Poproszę wodę. Gazowaną? Z kranu. Co? To to samo, co nie gazowana. Też tak słyszałam. Zatańczmy. Nie żartuję. Widziałem twój taniec. Pokaż coś lepszego. Nie potrafię tak tańczyć. Ja umiem. Troszeczkę. Nie, Mike. Nie.
Lecisz jutro rano. Chodźmy już. Tak, chodźmy. Samochód podjeżdża jutro o 8. Zadzwonić do ciebie? Zamówiłem już budzenie. Dobry pomysł. Dobrze się bawiłem. Ja też. Moje piętro. Do jutra. O 8. Dobranoc. Dobranoc. Było fajnie. Chyba powinienem iść. Dobranoc. Co się ze mną dzieje? I dlaczego chcę więcej? Tęskniłaś? Colin, spodziewałaś się kogoś innego? Nie. Nie mogłaś przyjechać nad jezioro, więc przyjechałem do ciebie. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Joy mi powiedziała. Pomyślałem o rzeczach, które mieliśmy tam robić i nie mogłem się doczekać. Szampana? Tak. Cieszę się, że tu jestem. Coś nie tak? Skąd? Zaskoczyłeś mnie. Mówiłaś, że lubisz spontaniczność. Lubię. Zaraz przyniosą tu coś jeszcze. Spodoba ci się. Przedwczesny wystrzał. Chyba rozbierzemy się wcześniej niż myślałem. Przyniosę ręcznik. Abby, ja naprawdę chcę to powtórzyć. Nie chodzi tylko o dziś, cholera. Odwagi, Chadway. Dasz radę. Cześć. Ty nie jesteś z obsługi. Co słychać? Miło cię widzieć. Chciałem powiedzieć Abby o zmianie godziny lotu, ale mogę przyjść później. Cześć. Co tu robisz? Zeszła zmiana. Jutro o 8 na dole. Mówiłem ci już. Przepraszam. Męczący dzień. Pójdę już sobie. Mike. Czekaj. On zrobił mi niespodziankę. Wygodne. Myślałam, że to ty przyszedłeś. Jesteśmy wymienni.
Dobrze się uczysz. Może poprowadzisz mój program. Co znaczył ten pocałunek? Mam odprawić Colina? Nie. Strasznie się napracowałaś, żeby z nim być. I nic więcej nie powiesz? A co mam powiedzieć? Prawda jest brzydka, tak? To właśnie powinna się zrozumieć. Żegnaj. Przepraszam. Nic się nie stało. Chodź. Reszta nocy jest nasza. Za pierwszy z wielu romantycznych wieczorów. Nieźle. Colin. Dlaczego mnie lubisz? Jesteś piękna. Inteligentna. Nie krytykujesz. Nie starasz się wszystkiego kontrolować. To jak oddech świeżego powietrza. Wiele kobiet to autorytarne wariatki. Są koszmarne. Kocham cię, bo jesteś inna. Ale ja jestem taka sama. Co przez to rozumiesz? Powinien być schłodzony, ale pewnie o tym wiesz. To zabrzmi okropnie, ale cały czas miałam ochotę ci to wytknąć. Kiedy karmiłeś mnie kawiorem, czułam fizyczny ból. Nienawidzę, gdy ktoś wpycha mi jedzenie do ust. Jestem autorytarną wariatką, ale nie mogłam ci tego pokazać. Bo kto pokochałby kogoś takiego? Nikt. Bardzo mi przykro. Jesteś wspaniałym facetem. I dlatego muszę powiedzieć ci, że nie byłam sobą ani przez sekundę, przez cały czas, odkąd się spotykamy. Więc kim byłaś? Dziewczyną, którą kazał mi być pewien idiota. Cześć, Freddy. Co mu zrobiłaś? Nic. Przegapił samolot bez mojej pomocy. Dziś rano zrezygnował. Zadzwonili do mnie z CBS. Właśnie podpisali z nim umowę. Prezesi są wściekli. Przeszedł do konkurencji? Nie potrzebujemy go. Półgłówków ci u nas dostatek. Lepiej znajdź mi chociaż jednego do końca tygodnia. Znajdę go do końca dnia. Nic się nie stało, tylko żartowałem. Nie wierzę, że coś do niego czułam. Zerwałaś przez niego z Colinem. Tu są potencjalni zamiennicy. Tak, nie, tak, nie, nie, nie ma mowy. Dobra. Co sądzisz o nowym studiu? Jest świetne. Zachowali prawa do nazwy programu, więc zmieniliśmy ją na Poranne Szaleństwo z Mike'iem. Super.
A to Joe, twój nowy producent. Cześć. Wiesz, co w tobie lubię? To, że nie mam na ciebie ochoty. Co za ulga. Jak moja twarz? Nie świecę się? Z której strony lepiej? Prawa, lewa, wprost? Z każdej jest dobrze. Przećwiczmy to jeszcze raz. Witam was, Jack Magnum, a to... brzydka prawda. Nie rób tego pistoleciku. To mój znak rozpoznawczy. Jeśli nikt ci za to nie płaci, nie rób tego więcej. Dobra, lecimy na żywo. Myślisz, że jest dobry? Lepiej, żeby był. Witam was, Jack Magnum, a to brzydka prawda. Pokój. On to upolityczni. Zapytamy pilota, jak często pary robią to w czasie lotu i kończymy. Jasne. Zobacz, to twój zamiennik. Kto? Twój zamiennik. Oglądacie ten program, żeby dowiedzieć się, jak podrywać laski. I wierzcie mi, jesteście w dobrych rękach. Osobiście uprawiałem seks z ponad setką kobiet. Większość była świadoma. Pięknie. Jesteśmy właśnie na festiwalu balonów, więc zastanówmy się, jak zdobyć parę baloników. Czasami kobieta odmawia, ale nie traktujcie tego poważnie. Nie w jej ustach rzadko naprawdę znaczy nie. Gdyby było inaczej, miałbym tylko 90. Gramy dalej. Co jest? Witamy z powrotem. Mamy problemy techniczne. Tak to bywa na festiwalach wina. Udało się. Cześć. Niestety Jack Magnum nie będzie już w stanie prowadzić brzydkiej prawdy. Nic dziwnego. W końcu na facetach kompletnie nie można polegać. Co ona robi? Harold? Wiem. Pracujemy nad tym. Na przykład Mike Chadway. Bez słowa odszedł z naszego programu. Czasami wydaje nam się, że wiemy, co mężczyzna zrobi. Ale gdy przychodzi odpowiednia chwila i należy zmierzyć się z rzeczywistością, facet okazuje się tchórzem. Ja ci pokażę. Zaraz wchodzimy na żywo. Jest świetna. Silni i odważni mężczyźni, których pełno w filmach i powieściach, to mit. Oni nie istnieją. Mężczyźni nie są ani silni, ani odważni. Mężczyźni to tchórze. Wszystko jest zgodne z planem, to część spektaklu. Nawet gdy w hotelowej windzie zdarzy się coś romantycznego i głębokiego, oni nie potrafią tego przyznać. Dlaczego? Bo są słabi. Teraz ja powiem coś o kobietach. Chcą, żebyśmy uwierzyli, że są ofiarami, że łamiemy ich serca dla sportu. Bzdura. Mówią, że chcą romantyzmu i prawdziwej miłości. Ale tak naprawdę mają swoją listę. Czy jest doskonały, przystojny? Czy jest lekarzem? Jeśli spełniacie te kryteria, nie oszukujcie się. One nie śpią z wami. One śpią z waszymi zaletami, z waszymi pieniędzmi, z waszym wyglądem, z waszymi manierami. Żaden romantyczny gest nie jest wart tyle, co imponująca lista waszych referencji. Mówi to facet, który zna tylko jeden gest. Więc w windzie nic się nie stało. Stało, a zaraz potem spanikowałeś. Spanikowałem? Przyszedłem do twojego pokoju. Tak, żeby zaraz uciec.
To nie była panika, tylko niechęć do rywalizacji z twoją listą zalet. Powinnaś mi dziękować. 10 sekund. Gotowi do startu? To jest właśnie brzydka prawda. Kobieta, mając do wyboru dwóch facetów, zawsze wybierze tego z lepszym życiorysem. Chrzanisz. Koniec. Nienawidzę cię tak bardzo, że przeklinam w relacji na żywo. Nienawidzisz siebie, bo wiesz, że jesteś płytka. Lecimy. Gdzie? Nie chcę z tobą lecieć. Chyba musisz wyskoczyć. Kamera na pokładzie. Co robisz? Zwariowałeś? Nawet nie wiedzą, że są na wizji. Można im to jakoś powiedzieć? Nie. Będą przeklinać, czuję to. Kto chce szampana? Mam pomysł. Czas zleci nam szybciej, jeśli opowiesz, jak bawiłaś się z Colinem w hotelowym łóżku. Zerwałam z nim wtedy, głupku. Po lewej góry Sierra Nevada. Co? Ciekawe, prawda? Ale między nami to nic nie zmienia. Straciłeś swoją szansę. Nigdy nie dałaś mi szansy. Rzeka Sacramento w dwukolorowym krajobrazie. Możesz się zamknąć? Masz rację. Miałam chwilowe zaćmienie umysłu i uważałam cię za kogoś więcej niż jesteś. A jaki jestem? Jestem Mike Chadway, lubię się parzyć jak małpa. Nie zakochuję się, bo to straszne. Zaczyna się. Tak, to straszne. Szczególnie, gdy kocha się taką wariatkę jak ty. Nie jestem wariatką. Miłość? Powiedziałem, że cię kocham, a ty usłyszałaś tylko wariatkę. Masz neurozę. Objawy neurozy to lęk, obsesyjne myśli, natręctwa i osłabienie organizmu. Cicho. Znowu powiedziałem, że cię kocham, a ty dajesz mi lekcje z encyklopedii. Kochasz mnie. Ale dlaczego? Nie mam pojęcia. Po prostu kocham. Mike, jesteś niesamowity. Wiem. Jesteś Bogiem. Serio? O Boże. Naprawdę jestem taki dobry? Czy po prostu udajesz? Nie powiem. W filmie wystąpił. Tekst polski Dominik Kaszmarski, czytał Tomasz Śliwicki.
that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of.